Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z Jurassic Survival. Dzisiaj wam pokażę najprostszą drogę do pokonania Baryonyxa oraz Megalosaurusa. Jak wiecie, w nowej aktualizacji dodali arenkę, która działa w trybie Battleground. Dzisiaj sobie ją zagramy, więc serdecznie zapraszam. Jeżeli podobałem ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki ci bardzo. A więc tak mordy, jak pokonać Baryonyxa? To jest bardzo proste. Najlepiej sobie kupić bronię albo wydropić podczas wykonywania areny Battleground. Jak widzicie, już mam kilka broni, jakiegoś Glocka, Uzika, P90, karabinera itp. itd. Dodatkowo mam 19 bandaży, ale tak naprawdę te bandaże nie będą w ogóle nam potrzebne. Pewnie się zastanawiacie, jak to jest możliwe. To już od razu wam pokazuję. Teraz wam pokażę, jak pokonać Baryonyxa, żeby nie zużyć ani jednej apteczki. Patrzcie, zaznaczamy, a to jest Megalosaurus. Pierw pójdźmy na Baryonyxa. Zaznaczamy Baryonyxa, dajemy run. Weźmy sobie na początku może jakąś broń, może być ten karabiner. On ma chyba największy zasięg. Niech będzie. Dajemy enter. Pamiętajcie, że musicie być całkowicie umyci, czyści, nie jacyś tam śmierdzące capy zaropiałe, jak idziecie na tego hunta. No i najważniejsze jest to, żeby się skradać z daleka. Jak widzicie, Baryonyx jest ustawiony do nas frontem, ja dlatego wezmę sobie go, gdzieś tak podejdę od boku, żeby mnie nie widział. I teraz najważniejsze jest to, żeby oddawać strzał jak z najdalszej odległości. Żeby nam się on pojawił. Kucnijmy znowu, strzałka do przodu troszeczkę. O, jak widzicie, Baryonyx pojawiło się, że ma 4000 HP. I zaczynamy atakować. Jak widzicie, gra w tym momencie posiada jakiegoś buga. Po prostu monster nas nie widzi. No i sobie go tak klepiemy. Ile to strzałów zostało? Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. 8, 9, ok. Ogólnie było około 20 strzałów. Teraz weźmy sobie trochę broń o mniejszym zasięgu i zastanawiam się właśnie, którą, czy te P90, czy tego Steyera. O kurde, dobra, powoli, powoli uciekajmy, dobra. Wow, prawie wiecie co? Ten kurde Siberian Tiger, coś tam, by mnie na mukę władował. Bo ten Baryonyx mógł normalnie się spłoszyć i zacząć mnie atakować. Okej, weźmy teraz inną broń, może być to coś. Czy widzimy już Baryonyxa? Jeszcze nie, jeszcze nie. Jak widzimy, już się teraz zaznaczył na targecie. Jeszcze kolejny jakiś oponent, no do cholery jasnej. Miało być bez apteczek, czego wy ode mnie chcecie, ludzie? Farel, nie denerwuj się Andrzeju, spokojnie. Dobra, bo wam zaraz nie pokażę, jak to wygląda. Powolutku, 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 powolutku. O, o, dobra, target zaznaczony. I napierdzielamy. Proste, proste. Pewnie zastanawiacie się, jak do tego doszedłem. Do tego doszedłem jeszcze prościej. Ponieważ na live się skradałem do niego i zacząłem strzelać z jakiejś tam snajperki. Chyba z AWP, bo miałem dropniętą. No i po prostu sam w to nie uwierzyłem, że taka jest możliwość. Okej. Broń się już nam kończy, żeby nasza postać do niego przypadkiem nie podbiegła. Zmienimy sobie na inną, ale widzimy, ta już ma mniejszy range, ponieważ nie chwyta go. Weźmy może P90. Kucnijmy. P90 jak się spisze. No, dobra, jest. No, teraz nas zobaczył, jednak P90 nie zdaje egzaminu na to. Ale jak widzieliście te inne bronie, normalnie śmiało można strzelać. 400, 300, 200, no i widać, well done. Bambusa nie chcę, otwórzmy go. O, Sacrum Bone, dobra, niech będzie. To co, przeszukajmy sobie jeszcze od razu te torby, to są torebki. Chciałem mówić apteczki, kolejny player, no cholera jasna, gościu, weź się opanuj. Przerypane na tej strefie jest. Jestem jeszcze ciekawy, czy będzie można
podhaczyć Baryonyxa z Glocka, wiecie? Sobie sprawdzimy, ja się ewentualnie wrócę na Haciendę po Glocka i zobaczymy, czy ma po prostu większy range, zasięg tak zwany, tak? Dobrze mówię, range chyba to jest zasięg. Okej, okay, jeszcze jedna skrzynka nam została do otwarcia. Co tu mam? Uzika, Wektora i tego Glocka. Dobra mordy, ja cisnę po bronię do chaty i lecimy na Megalozaurusa. Dobra wariaty, jak widzicie jakiś oponent jest u mnie na chacie, zaraz tam się przejdziemy, ale jeszcze zapomniałem, że w inboxie mam Berettę. Dobrze, Berettę weźmiemy i jeszcze od razu wziąłem ze skrzynki AK-74. No to teraz tak mordy, ciśniemy na Megalozaurusa i zobaczymy, czy taki sam patent na nim przejdzie. No dobra, jak widzimy Megalozaurus już jest z przodu. Ja bym spróbował się zakraść z P90, wiecie? Normalnie. Z P90. Trochę za blisko. Kroczek jeden do przodu jeszcze. Jeszcze troszeczkę kroczek, jeszcze kroczek. O, super. Dobra, jednak nie. Wycofamy się. Jednak P90 nie zdaje egzaminu. Sprawdźmy teraz Glocka. Equip. Enter. Mam nadzieję, że go nie rozjuszyłem i od razu nie będzie biegł na mnie. Co myślicie? Będzie chyba tyłem stał, nie? Czekaj. Gdzie on jest? Dobra. Tu z tej strony stoi. Dobra. Zobaczymy, jak Glock się spisze. Góra trochę. Prawo. Góra. Prawo. Dobra. Okej, sprawdźmy. Dobra. Glock jednak też nie zdaje egzaminu. Dziękujemy panu. To czyli tylko co? Jakaś taka broń najlepiej dalekosiężna. Jakieś kurcze snajperku. Jakieś kurcze... Co ja tutaj jeszcze mam? Te AK możemy sprawdzić, nie? Equip. A później sprawdzimy jeszcze Skara i Wektora. Enter. Dobra. Spróbujmy teraz podejść również z tej strony, ale... Chyba powinien ten AK mieć troszeczkę dalszy zasięg. Dobra. Super, AK normalnie zdaje egzamin, także elegancko. Można też w ciula Megalozaurusa robić. Tak o, na easy. Jeżeli dropniecie po prostu podczas wykonywania arenki tej Battle Royale jakąś broń, to naprawdę warto się z nią przejść i strzelać po prostu do bossa niż na jakiejkolwiek innej strefie. 666. 3. Dobra, teraz ostrożnie. Jeden strzał. Jeszcze jeden. Dobra, weapons broke. Teraz sprawdźmy tak, Uzika, equip. Uzik nie sięga. Scar, equip. Scar również nie sięga. Damy kroczek do przodu jeszcze. A teraz P90 sięga? Też nie. O kurde. O kurde, wpadł w furię, dobra. Wycofajmy się na razie. Dobra, sprawdźmy tego Scara jeszcze. Jeżeli nie, no to po prostu go... Sklepiemy go face to face, uwaga. Dobra, jednak nie. Ale zapiernicza ten Scar. Ty, ładnie. Nie bije, po ile? Po 11, ale jak szybko. No i dobra, po Megalozaurusie. Co to spadło? Sacrum Bone, okej, okay, dobra, nice. Otworzymy sobie teraz torebki. Jak wiecie, potrzebuję i zbieram śrubki i bolcy, bolców potrzebuję. A to śrubki to bolcy, co ja gadam, te blupsy, blupsy potrzebuję. To są żaróweczki, potrzebuję aż 20 sztuk, żeby ukończyć te zadanie na murze. Oj kurczę, będzie trochę tego zbierania, także zapraszam was na live'y, bo codziennie będę grał w Jurassic Survival i będę właśnie dropił sobie te żaróweczki. Dobra mordy, to by było na tyle. Macie jakiegoś tam już glitcha, jak pokonać Baryonyxa lub Megalozaurusa bez używania apteczek, tylko musicie mieć tą broń, którą można wydropić na tej arence, więc od razu zaczynamy. Podchodzimy do takiego gościa z gołą klatą i musimy mu dać nieśmiertelnik. Skąd możemy pozyskać taki nieśmiertelnik? Taki nieśmiertelnik możemy pozyskać raz na 24 godziny przychodząc tutaj na strefę lub też kupić w sklepie. Za 12,99 tam chyba jest 5 sztuk. Ja właśnie te nieśmiertelniki zakupiłem. Także od razu startujemy. Go to arena. I jedziemy. Często te arenki gram ogólnie na live i pewnie
i zastanawiacie się, jak przejść, żeby zdobyć pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce jest zdobyć dosyć ciężko, najlepiej złapać taką najsilniejszą snajperkę lub też tego shotguna, co 165 damage zadaje. Na pewno nie róbcie tak jak ja teraz, że pierwsza skrzynka jest pusta, już jesteśmy do tyłu z czasem, dalej lecimy, jest magnum, super, buty, ubranie, wszystko ubieramy. I oczywiście staramy się zabić jak najszybciej jakiegokolwiek oponenta, ponieważ on może mieć przy sobie sporo apteczek. Dobra, sprawdźmy teraz tutaj, w tej chatce. Pamiętajcie, że strefa co jakiś czas się zamyka. Dobra, P90, spoko, no chodź tu. P90, spoko, apteczka jest, spodnie są. Cyk, od razu apteczkę w slota wrzucajcie. P90 wezmę na początek, bo ona ma słabszy damage. Buty lepsze, okej, okay. Jest gościu z patelnią. Od razu go walimy i co ma? Bandanę. Bandana nam gówno da, lecimy dalej. Strefa, jak widzicie, już się zmniejszyła, jest taka siwa strefa, do której musimy się udać, ponieważ będzie nas ściana goniła czerwona i nas zabije, jeżeli nie będziemy w tej strefie za 35 sekund. Okej, kolejna chatka. Jakiś gościu biegnie. Dobra, szybko zjedzmy sardynki. Cyk, apteczka, pyk, pyk. Hyt, cyk. Tu nic, kolejna skrzynka. Pusto, niedobrze. Niedobrze. Niedobrze, tym bardziej. Pamiętajcie, żeby nie stać przy oknie, bo też możecie dostać szybko na mukę z daleka. Nawet nie będziecie wiedzieli skąd. Kolejny z patelnią. Taki frajer. Equip. Pamiętajcie, że nie uciekają, kurczę, jeszcze dodatkowo. Paki cwaniaczek, dobra, leżysz, kondonie. Wow, ale się posypało z niego, pięknie. Zróbmy tak, uleczmy się. Jeden shotgun i P90, dobra, idziemy do kolejnej chatki eksplorować. Dobra, no, 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 no. Dobra, dostał hita i ucieka. Uciekł się uleczyć. Mordeczka. Ja się szybko schowam tutaj. I on do mnie przybiegnie, będzie chciał przez okno ładować, właśnie. Leży. Co miał? Skara, dobra. Kolejna skrzynka, zostało 6 survivalistów. P90, equip. P90, equip. I zostały dwa domki tylko. Niedobrze, gościu ma akara, ma akara, cholera jasna. Spodnie mi ściągnął już z dupska. Schowajmy się do chaty. Postaram się go zabić. Leży, dobra, już, szybko. Wow, mamo, ale zadyma. Kurde. Brakuje, wiecie co? Jakiejś konfiguracji szybszych hotkeyów w tej arence. Dobra, lecimy jeszcze jedną. Było dobrze, było dobrze. Fajne, fajne to jest naprawdę, tylko że najlepiej stanąć jeszcze w jakiejś takiej chatce, gdzie nie będzie zasięgu, wiecie? Gdzie jest daleko od okien. Mi się raz fajnie zbugowało na live, że bot strzelał w ścianę. Bot strzelał cały czas w ścianę i strefa go na końcu zabiła i wygrałem. Parę razy już wygrałem, chyba z 2-3 razy. I za wygraną dostajemy takie fajne skrzynki, w których można spoko bronię nawet dropnąć. Dobra, tutaj nieraz mi się udaje z tych skrzynek w tym domku, jak mnie respi od dołu. No cholera. Dostać od razu snajperkę, mamy P90 i czapkę, kurde. Cowboya. Cowboya. Dobra, mordo. Hyt. Tłuczek do mięsa, zajebiście, nie chcę tłuczka. P90 kolejne. Nawet spoko. Już asortyment ma nawet spoko. Spodnie, Deagle. Jeszcze jedna skrzynka u góry. Jest armor, pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, nawet nie uderzył mnie. Tylko dźwięk poszedł. Okej, okay, teraz tak. Jakąś... Patrzcie, kolejne P90. Co się dzieje? Zarąbiście. Teraz przydałaby się jakaś apteczka. Dobra, sardynka. Sardynka może być też. Zawsze coś tam HP nam zresetuje. Idzie ktoś. Schowajmy się za ścianę. I pełną serią w niego. Jest, 3 apteczki ma. Dobra, super. Zjedzmy szybko sardynkę jedną. Apteczkę przerzućmy. Gitara. Patrzcie, kolejny. Nie wiem, czy to nie ma przypadkiem więcej ataku niż P90, ale to wziąłem. Okej, okay, ciśnijmy dalej, eksplorować. Jak najszybciej trzeba znaleźć snajperkę, jakby się oczywiście udało. Patrzcie, kolejne buty, jeszcze lepsze, słatowskie. Dobra.
idziemy do środku, bo prawdopodobnie tutaj na środku będzie strefa. Tutaj lubię właśnie kończyć rozgrywkę, ponieważ tutaj... O! Ciężko jest dojść przeciwnikom. Czekaj, patelnia. Tylko snajperkę jeszcze mi dajcie. Dajcie mi snajperkę. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Nie ma. Use. Dobra, 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 leży. Woo! O mały włos, o mały włos. Sprawdźmy, co on miał. Tą samą broń, co ja teraz, dobra. Ja się kitram, otwierałem tą skrzynkę. Załóżmy armor, ja się kitram teraz tutaj za ścianę. I mam nadzieję, że żaden ze snajperką nie przybiegnie. Dobra. Wóz albo przewóz. Leży. Co miał? Equip. Zabieramy mu tą broń. Zostało ile? 6 osób. 6 osób zostało. Zjedzmy jeszcze sardynkę na szybko. Dwie apteczki, trzecia w plecaku. Nie wiem, czy zdążę ją przerzucić ewentualnie. Strefa się zawęża. Super, jestem w strefie. 6 sekund i strefa się zamknie. No, 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 no! Kurde, on ma snajperę. Wezmę Desert Eagle. Uwaga, uwaga! Dobra. Leży, leży, super. Ja już nie mam. Kurde, nie ten trup. Nie otworzę teraz tego trupa, ty. Jest, dobra, equip. Chowamy się. Nie mam nic do leczenia. Albo ja, albo on. Kto pierwszy zada atak? Dobra. Piąte miejsce. No trudno mordę, nie udało się. Fajnie mi się to gra, także wbijajcie na live, bo na live'a gram często o ręki. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak... Ale pierw zobacz. Coś, jakiś komunikat wyskoczył. Aha, myślałem, że zostanę za darmo. Jak widzicie, za darmo boli gardło. Jeszcze raz, to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!